Dzień dobry Państwu, moje nazwisko Mateusz Maślanka. Miło mi jest Państwa zaprosić na film szkoleniowy dotyczący generowania obrysów budynków w celu weryfikacji aktualności warstwy BDOT-10K. Szkolenia z wykorzystania produktów lidar realizowane są w ramach projektu informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami ISOK. Projekt Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Szkolenia powstały na zlecenie głównego urzędu geodezji i kartografii. Firma Proga Consulting jest liderem konsorcjum przeprowadzające niniejsze szkolenia. Treści zaprezentowane w niniejszym filmie są odzwierciedleniem informacji przedstawionych uczestnikom podczas szkoleń. W związku z tym, Prezentowane ćwiczenie oparte jest na danych wykorzystywanych podczas szkoleń stacjonarnych. W pierwszym kroku niniejszego ćwiczenia zostaną wygenerowane obrysy dla punktów znajdujących się w klasie budynki. Geometria wygenerowanych obrysów zostanie porównana z kształtem budynków pochodzących z BDOT 10K, ortofotomapą oraz numerycznym modelem pokrycia terenu. Aby wygenerować obrysy, wykorzystując aplikację LP360, przejdź do zakładki Point Cloud Task, w której będziesz mógł zaimportować zadanie polegające na wykonaniu obrysów dla sklasyfikowanej chmury punktów. Na cele niniejszego ćwiczenia zostało przygotowane zadanie, które możesz czytać poprzez menu rozwijalne Point Cloud Task. Import Task i przejść do folderu ćwiczeniowego 0901lp360 i skorzystać z funkcji Task Obrysy Budynków. W celu otwarcia pliku XML i dodania do grupy wykonywanych zadań, kliknij Otwórz. Aby wykonać zadanie obrysowywania budynków, wybierz. Z menu rozwijalnego obrysy budynków. Zadanie to zawiera parametry pozwalające na grupowanie punktów jednej klasy w grupy poprzez jednometrowe okno Trace Window oraz ruchome okno Grow Window, łączące poszczególne punkty w coraz większe podzbiory. Ponadto generowane obrysy mogą być ograniczone o zdefiniowane parametry powierzchni najmniejszego obiektu wektoryzowanego. W naszym przypadku jest to powierzchnia 1 metra kwadratowego. Istotnym parametrem generowania obrysów jest wartość kąta interpretowanego jako kąt prosty, squaring angle 20 stopni. Gotowe obrysy znajdą się w folderze ćwiczeniowym robocze pod nazwą Obrysy budynków Shape. Aby wykonać zadanie z paska narzędziowego LP360 Point Cloud Task, uruchom zadanie dla całego projektu. Po wykonaniu zadania przyciśnij OK, a następnie przejdź do właściwości wyświetlania plików Shape. Wykorzystując pasek narzędziowy LP360 wyświetl wyłącznie punkty należące do klasy budynków. W tym celu przygotuj filtr wizualizacji budynków. Przyciśnij w Stored Filter Command a następnie Add Filter Filter Name Budynki przyciśnij OK. W zakładce Classification Wybierz Building, Przyciśnij OK, Close i w menu rozwijalnym Filter, wybierz Budynki. W oknie 2D wyświetlone zostały punkty wyłącznie dla klasy punktów leżących na dachach budynków. Dodatkowo dokonaj zmiany stylu wizualizacji. Obrysów budynków Odznacz obrysy budynki Dodatkowo dokonaj zmiany wizualizacji budynków dla obrysy budynków SQR Poprzez Wybranie funkcji przeźroczystości wewnątrz Danego obrysu Rozmiarze dwóch punktów i wybrania koloru Niebieskiego Przyciśnij OK Następnie Odznacz z wyświetlanych warstw obrysy budynków. Możecie Państwo przybliżyć się do dowolnego obszaru. Na ogół budynki właściwie zostały obrysowane, jednakże budynki charakteryzujące się niską gęstością chmury punktów nie zostały właściwie albo w ogóle odzwierciedlone. Porównaj również obrysy danych lidar z obrysami budynków pochodzących z BDOT. Tutaj nie wszystkie obrysy budynków wygenerowane pokrywają się z budynkami BDOT 10K. Między innymi ze względu na to, że obrysy budynków z warstwy BDOT są przyziemiami budynków. A na chmurze punktów zarejestrowane są krańce dachów wychodzące poza obszary przy ziemi. Dodatkowo wpływ na różnice pomiędzy tymi warstwami ma aktualność danych oraz skala poszczególnych opracowań. Porównując obrysy budynków wykonanych na podstawie danych LIDAR z ortofotomapą oraz chmurą punktów. Można stwierdzić, że ortofotomapa została wykonana później niż chmura punktów, na której nie ma np. budynku w niniejszym obszarze. Odznacz chmurę punktów i bazując na numerycznym modelu pokrycia terenu oraz cieniowanym modelem numerycznego modelu pokrycia terenu, porównaj wykonane obrysy w obszarze analizy. W przeważającej większości odzwierciedlone budynki na numerycznym modelu pokrycia terenu zostały prawidłowo zwektoryzowane przez algorytm obrysowywania chmury punktów. Jednakże w niektórych miejscach, pomimo tego, że na numerycznym modelu pokrycia terenu występuje budynek, algorytm nie obrysował i nie zinterpretował budynku jako element właściwy do obrysowania. Pomimo tego, że Algorytm generujący numeryczny model pokrycia terenu utworzył powierzchnię dachu? To algorytm obrysowujący chmurę punktów? Nie. Pomimo tego, że algorytm generujący numeryczny model pokrycia terenu dokonał właściwej interpolacji budynku, to jak wcześniej wspomniano, poprzez niewystarczającą ilość punktów lotniczego skanowania laserowego w tym obszarze, Budynek ten nie został obrysowany. Podczas ćwiczenia wygenerowane zostały obrysy chmury punktów LIDAR na podstawie klasy budynki. Pozwoliło to na porównanie produktu pochodnego danych z lotniczego skanowania laserowego z innymi materiałami referencyjnymi, jak BDOT10K, ortofotomapa, chmura punktów. I numeryczny model pokrycia terenu. Na pokazanych przykładach widać, że wynik naszej pracy zależy od aktualności dostępnych danych, technologii oraz cech obszaru skanowanego, który może pochłonąć część wiązki lasera. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam na stronę internetową www.szkolenia-lidar.gugik.gov.pl.